Witajcie. To będzie odpowiedź dla Michała Mazura i nie tylko dla niego. Chcę, aby także inni wiedzieli, o co chodzi tak naprawdę z tym imieniem Jotchewawche i Jehoshua, tak? Ja już robiłem kilka filmików wcześniej na ten temat. Jeżeli chodzi o Tetragram, o imię Jezus, tak, że nie trzeba używać imienia Jahwe, tak, ani Jehowa, ani teraz widzimy Yahuwa, zostają wprowadzane coraz to nowsze imiona, które pochodzą z tego tetragramu Jotchewawche, tak? Słuchajcie, ja to muszę mocno zaznaczyć, aby każdy wiedział. Można do tych samogłosek Jotchewawche, spółgłosek Jotchewawche dodać jakiekolwiek samogłoski i potem wmawiać ludziom, że to wyszło z tego imię Boga, tak? Podam przykłady. Mogłoby z tego wyjść Jichwa, Jochwe, Jachwo i tego typu rzeczy, tak? To jest tym, że to sami ludzie dodają sobie samogłoski, tak? A nie jest to zamysłem Boga, aby tak robiono. Ponieważ Bóg pozostawił w Biblii tetragram Jotchewawche i tak to powinno zostać. To nie powinno być zmieniane, tak? Ani na Jahwe, ani na Jehowa, ani na cokolwiek innego. Ani na Jahuwa, tak? Tak jak to mówi Michał Mazur. Po pierwsze, dziękuję, że mi odpowiedziałeś na to wideo, tak? Widzę przynajmniej, dlaczego popadłeś w to, tak? Masz w Biblii napisane w ogóle Jahuwa, w ogóle teraz tego typu Biblie wychodzą dla ludzi, którzy wierzą w Pana Jezusa, tak? Ale też chcą badać ten język hebrajski, tak? I wiele błędów powstaje, wiele błędnych Biblii powstaje, tak? Podam wam przykład. Kiedyś mi znajomy powiedział, że jest taka Biblia, w której jest napisane po angielsku wszystko, tak? Ale są do niej dodawane na końcu jakiegokolwiek angielskiego wyrazu z dużych liter ja. Czyli jak jakieś angielskie słowo kończy się na wyraz ja, tak? To jest tam napisane to rzekome imię Boże, tak? Ten skrót, ja, tak? I teraz tak, pomyślcie sobie, jakby to wyglądało na język polski. Powiedzmy słowo Szkocja. Czy miałoby to jakikolwiek sens, jeżeli dodano by, jeżeli by napisano Szkocja, szyky, Szkoc i na końcu to właśnie jach, tak? I ach. Czy miałoby to jakikolwiek sens? To jest niedorzeczne, tak? Wiele niedorzeczności powstaje. Ludzie chcą jakieś dziwne nazwy budować na tym tetragramie, tak? Jotchewawche. Jest to absolutnie niedorzeczne. Okej, teraz co do tego Jahusza znowu, tak? Jeszcze dodam pewną kwestię. Znowu. Fajnie masz niektóre przetłumaczone, niektóre te rzeczy w Biblii, tak? Niektóre te nazwy, z tego co widziałem, wiele z nich jest poprawnie przetłumaczonych, tak? Ale czemu akurat zmienili Jehoshua na Jehusza? Bo właśnie oni imię Boga najbardziej przykręcają, tak? Aby wzbudzić w człowieku większe zainteresowanie. Żeby człowiek sobie myślał, o patrz, ja tego nie widziałem. Nie widziałem, że to jest Jehusza, a nie Jehoshua. I teraz tak, ludzie nie mówią, z tego co widziałem na pewnym filmiku, był taki filmik zatytułowany, chociaż nie wiem jak był zatytułowany, ale chodziło o to, że jest problem, jeżeli mówi się Shua na końcu, tak, że jest z tym jakiś problem. To moje pytanie jest takie, dlaczego Żydzi mesjanistyczni mówią Jeshua, to jest skrót od imienia Jehoshua i są zbawieni, tak? I jakim cudem oni czują obecność Ducha Świętego? Jakim cudem
Słuchajcie, oni naprawdę są narzuceni na nowo, tak? Posłuchajcie sobie świadectw Żydów mesjanistycznych. Oni mówią Jeszua, co oznacza dosłownie zbawienie, tak? I oni naprawdę są zbawiani. W ten sposób, jak wzywają imię Jeszua, tak? Nie mówią Jehusza. To jest niedorzeczne. Posłuchajcie sobie świadectw Żydów mesjanistycznych, tak? I tutaj jeszcze raz ostrzegam, aby nie mówić Jeszu, tak jak Krzysztof Król zachęca do tego, tak? On nie ma pojęcia, co on robi. Albo ma pojęcie i celowo wprowadza ludzi w błąd, tak? Ponieważ imię Jeszua jest poprawne, a kiedy Żydzi słyszą Jeszu, to jest to dla nich bluźnierstwem i pozostali Żydzi, którzy nie są mesjanistyczni, jak chcą dokuczyć jakiemuś Żydowi mesjanistycznemu, tak? To oni mówią, hej, ty wierzysz w tego Jeszu, tak? I to jest bluźnierstwo dla nich. Oni szydzą z tego, tak? Także nie mówcie także Jeszu. Jak już chcecie mówić po hebrajsku, to mówcie Jehoshua albo skrót od imienia Jehoshua, czyli Jeszua, tak? Tak mówią Żydzi mesjanistyczni, oni są zbawiani, tak? Skoro oni są zbawiani, to jak moglibyśmy myśleć, że to imię jest niepoprawne, tak? Skoro oni naprawdę potem podążają za Jeszuą, tak? No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Uważajcie na... jak chcecie badać po hebrajsku, nauczcie się podstaw hebrajskiego chociaż, tak? I czytajcie w języku hebrajskim, jak te imiona powinny być wymawiane, tak? Nie czytajcie samych transliteracji, bo to prowadzi potem do błędu, tak? Wiele transliteracji jest błędnych, tak? Jest po prostu błędnych. Błędnie są tłumaczone niektóre imiona, tak? Sami sobie... Naprawdę, podstawy hebrajskiego, samo czytanie po hebrajsku, tak? Już wiele pomaga. Bo człowiek wie, jak czytać te imiona chociaż, tak? I potem jak widzi, jak ktoś przetłumaczył je w inny sposób, to wie, że to jest błąd, tak? Także same podstawy, myślę, że tu by wystarczyły. Jak ktoś chce tylko te imiona nawet badać, tak? Czy nazwy jakieś hebrajskie, to też pomaga dużo. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.